Rezerwy rekordu to był dzisiaj zespół bardziej walczący czy bardziej cierpiący? Walcząco-cierpiący. Ani bez jednego, ani bez drugiego mam wrażenie, że dzisiaj nie odnieślibyśmy tego zwycięstwa. Walczyliśmy momentami, cierpieliśmy, ale cierpieliśmy razem i za to dostaliśmy nagrodę w postaci 3 punktów. Przyznam, że takiego spotkania przy udziale rekordzistów nie widziałem jeszcze w meczach czwartoligowych, czy wcześniej sięgając wstecz do spotkań klasy okręgowej. Tak zepchnięci do defensywy. Też poniekąd trochę mieliśmy też taki plan. Wiadomo, że potencjał przeciwnika był taki, że nas po prostu zepchnął. Ale też patrząc przez pryzmat ostatnich kolejek, gdzie graliśmy bardzo odważnie, graliśmy bardzo wysoko, proaktywnie i tak dalej, to w zasadzie nam punktu nie dawało. Przegrywaliśmy mecze po 4-0 choćby w Tworkowie, więc czasami trzeba ten styl zepchnąć na bok i po prostu zagrać głębiej w obronie, licząc na ataki szybkie. Szkoda, że ta faza przejścia z obrony niskiej do ataku szybkiego nam nie wychodziła, bo było parę takich okazji, w których mogliśmy lepiej tą piłkę rozprowadzić i szybciej zamknąć ten mecz i nie mieć tej nerwowej końcówki. Kuriozalnie i osobliwie Ornatowiczanie oczywiście zasadnie będą rozczarowani po tym spotkaniu jego rezultatem, ale osobliwie Bielszczanie mogli wyższym zwycięstwem zakończyć tę potyczkę. Tak, były te sytuacje, już jest tak rozemocjonowany, nie do końca pamiętam, kto miał tę sytuację, ale naprawdę mogliśmy, jakbyśmy to ostatnie podanie poprawili, to w zasadzie można byłoby założyć, że bramka byłaby murowana. Mieliśmy tę sytuację, nie można też nie oddać przeciwnikowi, że gdyby nie Kuba Szumera, w ważnych sytuacjach, to on był tą ostoją zespołu, cały zespół naprawdę mocno pracował na to, a jeżeli gdzieś tam jakieś był rygiel uchylony i zespół z Ornatowic miał sytuację, to Kuba świetnie reagował, więc każdy potężną cegiełkę dołożył do tego, że wygraliśmy i Kuba też na pewno swoje zrobił, że trzymał nas cały czas w ważnych momentach przy życiu. Kuba Szumera oraz Aluminium było przy nas. No tak, czasami tak z tą piłką jest i ja nie mam wcale przekonania, że myśmy zagrali mecz niebo lepszy niż Tworkowie na przykład, nie? Wiadomo, przeciwnik inny. Przeciwnik dzisiaj był naprawdę z najwyższej półki, jeżeli chodzi o przeciwników w czwartej lidze. Tworkowie wiemy, jaki tam jest teren, grząskie boisko, małe i graliśmy dobrze w piłkę, mieliśmy sytuację, ale tam nic nie chciało wpaść, a dzisiaj bramkę strzelam Bartek Twarkowski, który strzelił pierwszą chyba w karierze bramkę lewą nogą i drugą w karierze głową. Także no taka jest po prostu piłka i my czekaliśmy na to, żeby takie mecze też się też były na naszą korzyść, bo dużo było tych meczów, w których tworzymy sytuację, a z 6 sytuacji tracimy 4 bramki i czekaliśmy, liczyliśmy mocno, wierzymy w to, że ten los się po prostu odmieni. Dzisiaj się trochę odmienił. I niech tak pozostanie. Do samego końca. Dziękuję pięknie. Jesień w pełni to i liście spadają. Nawiązuje do pierwszego gola. No tak. Cieszę się, że udało się strzelić ładną dosyć bramkę. I najważniejsze, że udało się wygrać. Druga bramka też pomogła. I dowieźliśmy zwycięstwo do końca. Niesłychanie trudny mecz, prawda? Tak, trudny mecz. Dobry przeciwnik. Musieliśmy cierpieć w wielu momentach. Ale taka jest piłka czasami. Najważniejsze, że zwyciężyliśmy. Gdyby tego cierpienia we wcześniejszych meczach było nieco więcej, to i punktów byłoby trochę zasobniej? Ciężko powiedzieć. W ostatniej kolejce uważam, że zagraliśmy lepszy mecz, a przegraliśmy. Tutaj troszkę słabiej, ale zwycięstwo, także piłka jest przewrotna. Jeszcze 2 mecze do zakończenia rundy jesiennej. Wypadałoby jeszcze zapunktować. No tak, jedziemy po 6 punktów, żeby zakończyć dobrze tą rundę. Czego serdecznie życzę. Dziękujemy.